Czy kiedykolwiek poczułeś, że twarze wokół ciebie, choć znajome, kryją za sobą coś głębszego? Że te serdeczne uśmiechy i słowa otuchy są jak cienkie zasłony, za którymi tętni niewidzialna prawda, dostępna tylko tym, którzy potrafią ją dostrzec? Tak, ludzie są jak aktorzy. Noszą maski, czasem z konieczności, czasem z obawy, a czasem by ukryć przed światem swoje najgłębsze emocje i intencje. Może i ty doświadczyłeś tej chwili rozczarowania z przyjacielem, który wydawał się niezawodny, a jednak zdradził twoje zaufanie, z bliskim, który zamiast wsparcia rzucił jedynie kilka pustych słów. Gdy zaczynasz dostrzegać te rysy na maskach, świat nagle staje się bardziej wyraźny. Jednocześnie jednak może stać się on również bardziej bolesny. To, co wydawało się stabilne, okazuje się ulotne jak sen. Jednak pozwól, że cię teraz zapytam. Czy nie lepiej odkryć prawdę już teraz, niż żyć w świecie sztucznych uśmiechów i obietnic bez pokrycia? Czy nie wolałbyś z wyprzedzeniem dostrzegać prawdziwych intencji innych, zamiast być karmionym pustymi słowami i obietnicami, które w chwili próby okazują się tylko iluzją wsparcia? Ale co gdybyś potrafił czytać ludzi jak otwartą księgę, odkrywając między wierszami ich prawdziwe intencje, zanim zdążą zasypać cię pustymi obietnicami? Co gdybyś potrafił widzieć ich prawdziwe oblicza, zanim jeszcze sami zdecydują się je przed tobą odsłonić? Jeśli chcesz poznać sztukę widzenia poza słowami, zostań do końca, ponieważ w dzisiejszym filmie odkryjemy kilka technik, które mogą pozwolić nam czytać nie tylko w ludzkich umysłach, ale i sercach. A co najlepsze, podczas gdy oni nie będą świadomi tego, że przejrzałeś ich grę, ty będziesz miał jasny ogląd sytuacji, na podstawie którego dobierzesz sobie w życiu właściwych ludzi. Tych szczerych, którym naprawdę zależy na waszym wspólnym dobru. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. W zamian tego będziemy w stanie tworzyć treści lepszej jakości i na bieżąco informować cię o wszelkich nowościach, dzięki czemu uzyskasz do nich dostęp jako pierwszy. W końcu grunt to wzajemnie się wspierać. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Pierwsza technika, której możesz użyć, to sztuka głębokiego słuchania. Wyobraź sobie, że masz dar docierania do sedna, bez wywierania żadnego nacisku. W rozmowie, bez zbędnych słów czy osądów, po prostu zadajesz jedno proste pytanie, które brzmi: czy możesz powiedzieć mi o tym coś więcej? Brzmi prosto, prawda? Ale to właśnie to pytanie, choć wydaje się niewinne, sprawia, że ludzie zaczynają odsłaniać przed tobą swoje prawdziwe myśli. Kilka lat temu, podczas rozmowy z przyjacielem, poruszaliśmy temat prostych, codziennych wyborów. Co sprawia, że lubimy odwiedzać pewne miejsca, a niektóre omijamy, z kim decydujemy się spędzać czas, a kogo wolimy unikać i tak dalej. W pewnym momencie wspomniał, że od dłuższego czasu nie pojawia się na spotkaniach, które organizujemy z naszą wspólną znajomą Asią. Zamiast od razu wchodzić w szczegóły, spojrzałem na niego i spokojnie zapytałem: możesz powiedzieć mi o tym coś więcej? Na początku tłumaczył, że ma mało czasu i że woli unikać tłumów. Jednak im dłużej rozmawialiśmy, tym bardziej schodził z tematu. Przez cały czas powstrzymywałem się, by nie forsować go, wchodząc w szczegóły, choć czułem, że coś wisi w powietrzu. W pewnym momencie on sam wyznał coś zaskakującego. Kilka miesięcy wcześniej, po długim okresie wzajemnej sympatii, postanowił zaprosić Asię na randkę. Asia jednak nie przyjęła propozycji, co bardzo go dotknęło. Ale to nie wszystko. Usłyszał również, że Asia żywi do mnie pewną sympatię, co dodatkowo wzbudzało w nim frustrację i niechęć. W miarę jak o tym mówił, zaczęło się ujawniać, jak bardzo sytuacja ta wpłynęła na jego emocje. Z każdym słowem, które wypowiadał, dostrzegałem, że unika spotkań nie tylko z powodu odrzucenia, ale również temu, że czuł, iż przegrał w jakimś wewnętrznym wyścigu, w którym rywalizował ze mną o uwagę Asi. Nasza rozmowa o prostych, codziennych wyborach zamieniła się w głęboką refleksję nad emocjami, które były skrywane pod powierzchnią. Patrząc na niego, zrozumiałem, że chodziło o znacznie więcej niż tylko o unikanie spotkań. Była to walka z niezrealizowanymi pragnieniami i złością, która niełatwo dawała o sobie zapomnieć. Zastanówmy się teraz przez chwilę, co sprawia, że tak się dzieje. Kiedy ludzie czują się naprawdę słuchani, przestają się bronić i pozwalają sobie na szczerość. Technika ta nie polega na manipulacji, ale na głębokim zrozumieniu. W duchu nauk Zen prawdziwe połączenie z drugą osobą zaczyna się od pełnej uważności. Nie tyczy się to jednak tylko przyjaciół, ale działa także na spotkaniach zawodowych czy nawet w trudnych negocjacjach. Podczas jednej z rozmów w mojej pracy, która jest dosyć stresująca, zamiast argumentować, po prostu powtarzałem: powiedz mi o tym coś więcej.
Jaki był efekt? Druga strona zdradziła mi swoje obawy, motywacje, a nawet swoje słabości. I co w tym najlepsze? Zrobiła to zupełnie nieświadomie. To jak odkrywanie ukrytego wymiaru rozmowy, którego większość ludzi nigdy nie dostrzega. Pomyśl o tym. W świecie, gdzie wszyscy walczą o uwagę, wystarczy, że ty zrobisz coś odwrotnego. Zamiast mówić, wsłuchujesz się. W Zen mówi się, że prawdziwy mistrz nie mówi, lecz słucha. I to właśnie w tej sztuce leży tajemnica nawiązania autentycznej więzi. Kiedy kogoś naprawdę słuchasz, pozwalasz tej osobie wyjść poza swoje role, odkryć się przed tobą, a to tworzy atmosferę zaufania i zrozumienia. To głębsze zrozumienie nie polega na wygrywaniu rozmowy ani zdobywaniu przewagi. Chodzi o to, by w sposób nieoceniający spojrzeć na drugą osobę i dostrzec ją taką, jaka jest, nie taką, jaką udaje, że jest. W filozofii Zen mawia się, że największą siłą jest właśnie widzieć rzeczywistość taką, jaką jest naprawdę. Temu też następnym razem, gdy ktoś podzieli się z tobą swoją historią, spróbuj zwolnić, uważnie wsłuchaj się i po prostu poproś o więcej. Zdziwisz się, jak bardzo rozmowa może się pogłębić i ile możesz odkryć, nie narzucając się, ani nie forsując swojego zdania. Prawdziwa siła tej techniki nie leży w wiedzy, jaką zyskujesz, ale w więzi, jaką budujesz ze swoim rozmówcą. W tym momencie zaczynasz dostrzegać nie tylko innych, ale także samego siebie. Bo kiedy naprawdę słuchasz, odnajdujesz w ludziach odbicie swoich własnych emocji, lęków i nadziei. Technika druga. Obserwuj, jak traktują innych. Chcesz odkryć, kim ktoś naprawdę jest? Jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby to zrobić, jest obserwacja, jak ten człowiek traktuje innych, zwłaszcza tych, którzy, przynajmniej z jego perspektywy, nie mają większego znaczenia. W buddyzmie Zen naucza się, że prawdziwa natura osoby jest widoczna wtedy, gdy zewnętrzne pozory przestają się liczyć. Jeśli ktoś jest uprzejmy wobec ciebie, ale wyraźnie wyniosły wobec kogoś, kto nie ma na niego wpływu, widzisz tylko maskę, to, co ta osoba chce pokazać światu. Ale kim jest ten ktoś pod tą maską? Wiem, o czym mówię, bo kiedyś przekonałem się o tym na własnej skórze. Miałem znajomego, który wydawał się uosobieniem ciepła i szacunku. Był czarujący, towarzyski, zawsze gotów wysłuchać. Miał niesamowite poczucie humoru. Jednym słowem, człowiek, na którego każdy mógłby liczyć. Pewnego dnia poszliśmy jednak na wspólny lunch i nagle, jakby w mgnieniu oka, jego zachowanie się zmieniło. Ledwie usiedliśmy, a już traktował kelnera z arogancją i wyniosłością. Było to szokujące doświadczenie, jakby ktoś w jednej chwili go odczarował. Ten przyjazny, otwarty człowiek nagle stał się kimś innym, kimś, kto uznał, że kelner nie zasługuje na jego uprzejmość. Buddyzm Zen mówi, że taki moment jest jak otworzenie trzeciego oka, chwila prawdy, w której maska opada, odsłaniając prawdziwe intencje. Czy była to jednorazowa akcja? Nic podobnego. Sposób, w jaki traktował ludzi, którzy w jego mniemaniu nie mieli mu nic do zaoferowania, pokazywał jego rzeczywiste podejście do innych. Zauważ, jak często ludzie zachowują się inaczej, kiedy są przekonani, że nikt ich nie ocenia. Ludzie, którzy gardzą osobami uważanymi za mniej ważne, będą zachowywać się podobnie wobec każdego, kogo uznają za słabszego lub kto nie ma na nich wpływu. Jeśli osoba odnosi się wyniośle do kolegi na niższym stanowisku, jest to wyraźny sygnał, że jej prawdziwe ja skrywa arogancję i brak szacunku, które mogą się ujawnić w innych sytuacjach. Filozofia Zen mówi nam, że nie chodzi o to, jak zachowujemy się wobec tych, których uznajemy za istotnych, ale jak traktujemy każdego, zwłaszcza gdy nie mamy z tego korzyści. Warto więc pamiętać, że ktoś, kto jest miły tylko wobec ciebie, ale lekceważy innych, nie jest życzliwą osobą. Jest osobą wyrachowaną. To chyba dosyć zaskakujące, prawda? Bo kiedy wszelki społeczny przymus bycia miłym wobec innych znika, kiedy nie musimy się nikomu pokazywać, ujawnia się prawdziwa natura naszego charakteru. Temu też buddyzm Zen podkreśla to, aby patrzeć głębiej i obserwować, co się dzieje wokół bez oceniania, bez presji, abyśmy mogli zrozumieć drugiego człowieka takim, jaki naprawdę jest. Życzliwość i współczucie łatwo wyrażać, gdy wiemy, że jest z tego jakiś pożytek. Jednak prawdziwy charakter ukazuje się wtedy, gdy nie mamy już nic do zyskania. Osobiście stosuję tę zasadę zarówno w przyjaźniach, jak i relacjach zawodowych oraz w życiu osobistym.
Stało się to w moim odczuciu pewnym niewypowiedzianym sprawdzianem wewnętrznym kryterium oceny innych. Jeśli widzę, że ktoś okazuje szacunek osobie na stanowisku sprzątacza, dziękuję komuś za prostą usługę lub wita się z obcą osobą z uśmiechem, to wiem, że mam do czynienia z kimś, kogo warto bliżej poznać. Z drugiej strony, kiedy ktoś wykazuje się niepotrzebną arogancją czy lekceważeniem, traktuję to jak czerwoną flagę. Buddyzm Zen podkreśla, że nasze czyny wobec innych są odbiciem naszego wnętrza, naszej równowagi, a także naszego poczucia wartości. Człowiek, który potrafi być uprzejmy wobec wszystkich, niezależnie od ich pozycji, świadczy o tym, że osiągnął pewien poziom wewnętrznego spokoju i bezpieczeństwa. Taki ktoś nie potrzebuje poniżać innych, aby samemu poczuć się lepiej. Natomiast osoby, które traktują innych z pogardą, zwykle po prostu pokazują tym samym swoje wewnętrzne niepewności. Arogancja często jest tarczą, którą noszą ludzie pełni wewnętrznych lęków, osoby, które potrzebują podnosić swoją wartość kosztem innych. Buddyzm Zen naucza, że powinniśmy rozpoznawać takie sygnały zarówno u innych, jak i u siebie. Prawdziwa moc tkwi w prostocie, szacunek do każdej istoty, niezależnie od tego, czy ma się nad nią władzę, czy nie. Więc jeśli naprawdę zależy Tobie na odkryciu prawdziwego charakteru kogoś, kto może zdawać się godny zaufania, nie opieraj się na tym, jak traktuje osoby, którym stara się zaimponować. Zwróć uwagę na to, jak odnosi się do tych, którzy nie mogą mu niczego zaoferować. Tak uczą mistrzowie Zen. To sposób na przejrzenie przez wszelkie pozory, aż do rdzenia czyjejś natury, do ujrzenia, kim naprawdę jest dany człowiek, kiedy z twarzy opadają wszystkie maski. Technika trzecia. Zrozumienie przeszłości. Jak dawne rany wpływają na obecne zachowanie. Ktoś, kto został zraniony przez kogoś, komu kiedyś ufał, teraz być może nie ufa już nikomu. Czy dostrzegasz to u innych? Zastanów się. Nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać ich zachowanie, ale o próbę zrozumienia, że każdy z nas, również ty, nie zawsze reaguje tylko na obecną chwilę. Często nasze czyny są odpowiedzią na echo przeszłości, na to, co już się wydarzyło i co pozostawiło w nas swoje ślady. Jak mówi Zen, nasza świadomość musi patrzeć głębiej, widzieć rzeczy takimi, jakie są, bez oceny, a jedynie z czystym zrozumieniem. Czy zdarzyło się tobie kiedyś spotkać kogoś, kto na początku wydaje się zupełnie normalny, może nawet interesujący, ale po pewnym czasie zaczynają się w nim pojawiać dziwne wzorce zachowań? Może to nadmierna zazdrość albo uciekanie przed głębszym zaangażowaniem. W 9 przypadkach na 10 ich przeszłość skrywa rany, które wciąż są żywe. Zachowania te wywołuje strach przed kolejnym zranieniem. Zrozumienie tego nie oznacza, że musisz tolerować toksyczne postawy, ale dzięki temu masz klucz do zrozumienia ich źródła. I tu właśnie kryje się głębsza prawda. Większość ludzi żyje uwięziona w powtarzających się cyklach, jakby za każdym razem odtwarzali te same wzorce, nie zdając sobie z tego sprawy. To jak cień, który za nimi podąża. Ten przyjaciel, który stale sabotuje swoje osobiste relacje, to może być odpowiedź na dawne cierpienie. W Zen mówi się, że dopóki nie poznamy swego prawdziwego ja, będziemy nieświadomie odgrywać scenariusze zapisane przez przeszłość. Ich reakcje, nawyki, decyzje, to wszystko przypomina odbicie w wodzie, lustro tego, co pozostaje w głębi ich duszy. Ale przyjrzyj się temu z tej strony. Zrozumienie czyjejś przeszłości może być czymś więcej niż tylko sposobem na zarządzanie waszą relacją. Może być także impulsem do wewnętrznej przemiany tej osoby. Jeśli masz w sobie empatię, spróbuj zwrócić im uwagę na te schematy. Czasem, gdy ktoś z zewnątrz dostrzega nasze błędy, budzi się w nas świadomość, która może zmienić wszystko. Według nauk Zen, oświecenie nie jest tylko błyskiem rozumienia. To codzienna praca nad uwolnieniem się od cykli i nawyków, które wiążą nas z cierpieniem. Być może właśnie Twoje słowa będą początkiem czyjejś nowej drogi? Łatwo oceniać innych przez pryzmat tego, jak się teraz zachowują. Ale pomyśl przez chwilę. Jeśli weźmiesz pod uwagę to, że ich działania to echo dawnych doświadczeń, możesz nagle dostrzec w nich człowieka, który nosi w sobie dawne cierpienia. A to zmienia wszystko, prawda? Budzi w Tobie nie tylko empatię i współczucie, ale też siłę, która pozwala Tobie nie wciągać się w cudze problemy. Jak mówi Zen, przeszłość zawsze wpływa na teraźniejszość, ale nasza świadomość pozwala oddzielić się od jej wpływu.
Kiedy zaczniesz patrzeć na innych przez pryzmat ich pełnej historii, zobaczysz cały obraz, a nie tylko to, co dzieje się tu i teraz. Technika czwarta. Wsłuchaj się w ich ton głosu, a odkryjesz, czy mówią prawdę. Innym sygnałem, że ktoś może nie być do końca szczery, jest nagła zmiana tonu. Zastanów się. Czy zauważyłeś kiedyś, że ton głosu potrafi zdradzić więcej niż same słowa? Gdy ktoś jest szczery, wtedy mówi naturalnie, bez wahania. Ale kiedy próbuje coś ukryć, ton nagle się zmienia. To jakby ich wewnętrzne ja wysyłało sygnał ostrzegawczy. Zen uczy, że nasze ciało i umysł są nierozerwalnie związane. Kiedy kłamiemy lub czujemy się niekomfortowo, ta harmonia zostaje zakłócona. Pamiętam znajomego, który zawsze mówił pewnie, niemal śpiewnie, a jego słowa płynęły jak rzeka. Ale pewnego dnia, gdy spytałem o coś, co wzbudzało w nim dyskomfort, wszystko się zmieniło. Jego głos stał się bardziej napięty, jakby nie nadążał za tym, co mówi. Wtedy właśnie zrozumiałem pewną rzecz. Jego słowa były tylko zasłoną, ale ton głosu zdradzał, co naprawdę kryje się w środku. Czy też to zauważyłeś? Kiedy ktoś się waha, tonacja potrafi w jednej chwili zdradzić więcej niż cała wypowiedź. Czemu tak się dzieje? Nasze ciało i umysł są ze sobą połączone, a kiedy jedno próbuje ukryć prawdę, drugie stara się to ujawnić. Może to objawić się wyższym tonem, drobną pauzą, nieznacznym drżeniem. To jakby ich głos nie pasował do treści, tak jakby dawał sygnał, że coś jest nie tak. Czy przypominasz sobie teraz kogoś, kto za fasadą uśmiechu prawdopodobnie w głębi serca odczuwał niepokój? Zrozumienie tego może być początkiem nowego spojrzenia na ludzi. Zwracaj więc uwagę na zmiany. Te subtelne sygnały mogą być kluczem do zobaczenia, co kryje się za pozorami. Nawet gdy słowa wydają się przekonujące, czasem ton głosu może zdradzić to, czego naprawdę nie chcieliby ujawniać. W Zen takie obserwacje prowadzą do głębszej mądrości. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, jeden drobny sygnał, aby dostrzec w kimś prawdę, której sami jeszcze nie są świadomi. To zjawisko jest obecne wszędzie. W kontaktach towarzyskich, w publicznych wypowiedziach celebrytów, a nawet zwykłych rozmowach przy kawie. Możliwe, że sam już tego doświadczyłeś. Ktoś, kto chwilę wcześniej mówił z entuzjazmem i serdecznością, nagle zmienia ton, staje się wycofany, defensywny, choć jego słowa tego nie wyrażają. Zauważyłeś kiedyś taką subtelną zmianę? W takich momentach nie chodzi już tylko o słowa, ale o coś znacznie głębszego, sposób, w jaki są wypowiadane. Spróbuj w takich momentach przywiązywać uwagę nie do tego, co mówią, ale jak to mówią. Spadek energii, nieoczekiwane zająknięcie, chwila zawahania. To właśnie drobne sygnały, które mogą być śladem na pozór niewidocznego wewnętrznego konfliktu. To może być coś więcej niż obrona przed twoimi pytaniami. Często jest to nieuświadomiony znak, że rozmówca ukrywa coś nie tylko przed tobą, ale i przed samym sobą. Filozofia Zen mówi nam o harmonii między tym, co myślimy, mówimy i robimy. Gdy jeden z tych elementów zostaje zachwiany, osoba ta nieświadomie zdradza coś ważnego. W buddyzmie Zen naucza się, że prawda wypływa poza słowa, przejawia się subtelnie, jak delikatna rysa na gładkiej powierzchni wody. A jak to wygląda u ciebie? Ile razy zdarzyło się tobie powiedzieć coś, w co sam do końca nie wierzysz, a potem poczuć, jak twój głos delikatnie drży? Twój własny ton nieświadomie odsłania ukryte obawy, wewnętrzne sprzeczności. Jest to kolejny dowód na to, jak wiele może zdradzać o ludziach ton ich głosu. Nie da się w pełni ukryć tego, co czuje twoje wnętrze. Ukryte niepewności przeciekają na zewnątrz i stają się widoczne w drobnych sygnałach, które jest w stanie dostrzec jedynie uważny słuchacz. Więc kiedy następnym razem podczas rozmowy wyczujesz subtelną zmianę, jakby nagły zanik energii, niewygodną pauzę czy inną tonację głosu, nie ignoruj tego. Zamiast tego zastanów się, co sprawia, że rozmówca odczuwa dyskomfort? Być może nie mówi wszystkiego. Nie oznacza to, że każda zmiana tonu świadczy o kłamstwie, ale należy brać pod uwagę to, że każda maska prędzej czy później opadnie, nawet w sposób, którego nie dostrzega sam rozmówca. Jak mówi starożytna nauka Zen, głos jest odbiciem duszy. Jeśli wsłuchasz się uważnie, będziesz wiedział, kiedy harmonia jest naruszona. Technika piąta. Obserwuj ich, gdy są sami. Prawdziwa natura wychodzi na wierzch wtedy, gdy nikt nie patrzy.
Najbardziej szczere momenty następują wtedy, gdy ludzie nie mają pojęcia, że ktoś ich obserwuje. Jeśli chcesz naprawdę poznać kogoś w jego prawdziwej naturze, przyjrzyj się mu, gdy myśli, że nikt nie patrzy. To właśnie wtedy, kiedy zdejmujemy społeczne maski, budowane po to, by zdobyć aprobatę i akceptację, odsłaniamy swoje prawdziwe oblicze. Czemu tak się dzieje? Ponieważ zazwyczaj, gdy sądzimy, że nikt nas nie obserwuje, przestajemy kontrolować swoją mimikę, gesty i sposób mówienia. Buddyjskie nauki twierdzą, że w takich chwilach ujawnia się to, co skrywamy w sobie najgłębiej. Pamiętam sytuację z pracy, kiedy menedżerka, która zawsze zachowywała się profesjonalnie w obecności przełożonych, zmieniała się nie do poznania, gdy tylko zostawaliśmy sami. Jej ton, gesty i postawa zdawały się przechodzić nagłą transformację. Z przyjaznej osoby stawała się krytyczna, nieuprzejma i pozbawiona empatii. Z biegiem czasu wyciągnąłem z tego pewną lekcję. Odkryłem, że to, co człowiek prezentuje w chwilach sam na sam, często mówi więcej niż wszystkie słowa wypowiadane na pokaz. Gdy ludzie znajdują się w centrum uwagi, ich zachowanie jest pod kontrolą. Jest dopasowane do oczekiwań i reakcji innych, ale kiedy znikają z pola widzenia, nagle filtry i maski przestają istnieć. Widzimy to w drobnych sytuacjach. Jak reagują, gdy myślą, że nikt ich nie obserwuje, jak traktują tych, którzy nie mają wpływu na ich życie, czy jak zachowują się, gdy czują się poza kontrolą innych. To właśnie wtedy, gdy nie próbują robić wrażenia, odkrywasz ich prawdziwą istotę. Buddyzm naucza nas, że te zwykłe chwile są tym, w czym odbija się nasza prawdziwa natura. To prawda, która dotyczy każdej sfery życia. Pomyśl o związku. Na początku każdy z nas chce pokazać się z jak najlepszej strony. Ale jeśli chcesz zrozumieć drugą osobę, obserwuj ją, gdy przestaje starać się tobie imponować. Jak zachowuje się, gdy kelnerka coś pomyli? Jak reaguje, gdy się denerwuje, a ty akurat nie patrzysz? Zauważysz, że to właśnie w tych chwilach poznajesz jej prawdziwą naturę. Nie chodzi tylko o to, co mówi, ale o to, jak to robi, gdy nie spodziewa się oceny. Widziałem to wielokrotnie także w zwykłych sytuacjach towarzyskich. Być może masz znajomego, który wśród ludzi jest duszą towarzystwa, śmieje się, żartuje, przyciąga uwagę. Ale gdy myśli, że nikt nie zwraca na niego uwagi, zaczyna zachowywać się oschle, obojętnie lub wręcz chłodno. Prawdziwe oblicze człowieka wychodzi na jaw nie w momentach, gdy wszyscy patrzą, ale gdy jest przekonany, że nikt go nie widzi. To właśnie duch Zen uczy nas takiej obserwacji. Przyglądać się bez osądu, odkrywając prawdę bez narzucania własnych opinii. Technika szósta. Emocje jako klucz do prawdziwego ja człowieka. Przejdźmy teraz do omówienia emocji, czegoś, co najszybciej zdradza większość ludzi. Reakcje emocjonalne, nawet te niewielkie, są jak drzwi uchylone do czyjejś duszy. Każda silna emocja, radość, gniew, zaskoczenie mówi więcej niż słowa kiedykolwiek mogą. Wielu z nas wierzy, że mamy pełną kontrolę nad emocjami, prawda? Ale czyż nie jest tak, że w chwilach intensywnych uczuć, gdy ktoś okazuje ekscytację lub gniew, możemy zajrzeć prosto w jego wnętrze? Buddyści wierzą, że to, co budzi w nas najsilniejsze emocje, to odbicie naszych najgłębszych trosk i wartości. Pozwól, że podzielę się z tobą kolejnym przykładem. Miałem kiedyś spokojnego, opanowanego kolegę, zawsze zdystansowany, nie okazujący emocji. Pewnego dnia w czasie rutynowego spotkania ktoś zasugerował drobną zmianę w jednym z jego projektów. Myślisz, że przyjął to spokojnie? Wręcz przeciwnie. Wybuchł emocjonalnie, chociaż zmiana była naprawdę niewielka. Zaskoczyło mnie to, ale właśnie wtedy przyjąłem do siebie pewną prawdę na temat ludzkiej natury. Ten projekt był w jego odczuciu czymś więcej niż tylko pracą. Był jego dzieckiem, czymś, w co włożył swoje serce i czas. Dopiero wtedy dostrzegłem prawdziwą wartość, jaką nadawał on swojej pracy, nawet jeśli wcześniej nigdy o tym nie wspominał. To samo dotyczy nas wszystkich. Nasze emocje nie kłamią. Szef, który reaguje gniewem na krytykę, przyjaciel, który czuje się urażony drobnym komentarzem, to reakcje, które często wskazują na głębsze warstwy ich osobowości. Czasem nawet najmniejszy gest, odrobina radości lub zaskoczenie, pokazują, co ktoś ceni sobie w życiu najbardziej. Buddyjskie nauki przypominają nam, że to nasze najintensywniejsze emocje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, odsłaniają nasze najskrytsze pragnienia i obawy. Nawet najspokojniejszy człowiek może ujawnić swoje prawdziwe wartości,
gdy coś, na czym mu naprawdę zależy, zostaje wystawione na próbę. Najprostsze rzeczy często ukrywają to, co w człowieku najważniejsze, prawda? Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak ludzie rozświetlają się, gdy mówią o czymś, co naprawdę ich porusza? Uważność, ta niezwykła praktyka zen, otwiera przed nami możliwość dostrzegania takich momentów. Widząc, jak ktoś z pasją opowiada o swoim hobby czy marzeniach, dostrzegasz w nim więcej, niż może się wydawać. Ich radość to nie tylko zwykłe słowa, a echo tego, co ma w ich odczuciu głęboki sens. Buddyzm mówi, że zrozumienie płynie z obserwacji, nie oceniania. Płynie więc nie z tego, co mówią, lecz jak reagują. Przyglądając się bliżej, odkrywasz coś fascynującego. Emocje są jak lustro, które odbija wartości i potrzeby, często skrywane głęboko przed innymi. W relacjach międzyludzkich ta wiedza może zmienić wszystko. Wyobraź sobie, że przebywasz z kimś, kto wydaje się przesadnie zasmucony, gdy wasze wspólne plany zawodzą. Czy to nie mówi więcej niż proste żałuję, że to się nie udało? Buddyjskie nauki wskazują, że sposób, w jaki ktoś reaguje, odkrywa przed nami to, czego nigdy nie powiedziałby wprost. Jeżeli ktoś rozpromienia się na samą myśl o przyszłych spotkaniach czy wspólnych wyjazdach, to jest to wyraźny znak, że właśnie te doświadczenia zajmują w jego życiu szczególne miejsce. Takie subtelne, niemalże nieuchwytne sygnały są jak mapa, prowadząca do jego prawdziwych priorytetów. W buddyzmie emocje są bezpośrednio związane z tym, co przynosi nam radość i spokój, lub wręcz przeciwnie, z tym, co budzi w nas cierpienie i lęk. Gdy obserwujesz, jak ktoś reaguje, zauważasz ślady jego wartości. Powiedzmy, że ktoś nagle staje się defensywny po tym, jak wspominasz, że czasem się spóźnia. Wydaje się to drobnostką, prawda? A jednak jego reakcja mówi wszystko. Być może w głębi duszy boi się, że jego wiarygodność jest zagrożona. Buddyzm uczy, że nasze przywiązania i lęki często wpływają na to, jak reagujemy, impulsywnie, gdy coś kwestionuje obraz, który mamy o sobie. Ta prosta zasada ma jednak głębsze zastosowanie. Zen uczy, abyśmy najpierw zajrzeli w siebie, by później móc lepiej rozpoznawać podobne wzorce u innych. Zwróć uwagę, jak sam reagujesz, gdy ktoś podważa twoją tożsamość lub wartości. Gdy zauważysz w sobie silne emocje, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie. Czy to naprawdę wynika z wartości, które noszę w sercu? Czy może to przywiązanie do obrazu siebie wywołuje ten impuls? Buddyjskie nauki przypominają nam, że prawdziwy spokój przychodzi wtedy, gdy rozumiesz swoje przywiązania, ale nie pozwalasz im tobą rządzić. Wiedz, że twoje emocje to lustro, ale nie zawsze pokazuje ono prawdziwego ciebie. Czasem ukazuje tylko cień, powstały z lęków, których się trzymasz. Obserwacja innych w uważności, którą podkreśla Zen, przynosi nie tylko większe zrozumienie, ale też rozwija w tobie autentyczną empatię. Kiedy widzisz, jak ktoś reaguje, nie musisz od razu osądzać ani przyklejać etykiety. Być może właśnie wtedy, kiedy ludzie tracą swoją maskę, wyłania się prawdziwa lekcja. Możesz lepiej rozumieć ich motywacje, a to może prowadzić do głębszych, pełniejszych relacji. A co z twoimi własnymi reakcjami? W buddyzmie Zen znajdziesz przypomnienie, że twoje najintensywniejsze emocje to również wskazówki. Są jak drzwi do głębszego zrozumienia siebie. Zastanów się, kiedy ostatni raz poczułeś gniew, żal lub ekscytację. Co dokładnie je wywołało? Czy to naprawdę wynikło z sytuacji, czy raczej z czegoś, czego się uporczywie trzymasz, czegoś, czego nie chcesz odpuścić? Buddyjscy mistrzowie mawiają, że dopiero gdy przyjrzymy się własnym emocjom z uważnością, możemy odkryć prawdziwe ja, nie ego, które reaguje, gdy ktoś kwestionuje naszą wartość, lecz spokojne, niezmienne ja, które widzi rzeczy takimi, jakimi są. Podsumowując, drogi widzu, jeśli z tego filmu miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym, aby to było to. Prawdziwe zrozumienie innych ludzi opiera się na głębokiej uważności i empatii. To nie słowa, ale subtelne gesty, emocje i reakcje w chwilach, gdy myślą, że nikt ich nie obserwuje, odkrywają ich prawdziwe intencje i wartości. Praktykując uważność, możemy nie tylko lepiej rozumieć innych, ale także odkrywać siebie, co prowadzi do autentyczniejszych relacji i głębszego połączenia z ludźmi wokół nas. Praktyka uważności i zrozumienia innych to nie tylko sposób na nawigację przez życie. To droga do samopoznania i duchowego rozwoju. Buddyzm Zen daje tobie narzędzia,
abyś mógł obserwować bez potrzeby zmieniania, byś dostrzegł nie tylko powierzchnię, lecz pełną głębię relacji. Temu też, gdy już nauczysz się czytać ludzi, zrozumiesz, że chodzi nie o przewagę, lecz o prawdziwe spotkanie. Możesz czerpać nauki z ich reakcji, ale możesz też spojrzeć głębiej w siebie, odkrywając, co naprawdę cię porusza oraz to, kim naprawdę jesteś. A jeżeli faktycznie zależy tobie na pogłębieniu tej wiedzy, jestem pewien, że film o 12 uniwersalnych prawach, które rządzą naszym życiem, z pewnością będzie w tym wypadku pomocny. Aby go obejrzeć, kliknij teraz w miniaturę filmu, która wyświetla się na środku ekranu. Jest to niewątpliwie jeden z najistotniejszych filmów na tym kanale, a wiedza w nim zawarta kompletnie zmieniła moje życie i jestem pewien, że zmieni ona również twoje.